1 września wspominamy świętą Dulcelinę. Dulcelina lub Doncelina urodziła się około roku 1214 w Dinge. Po śmierci matki przeniosła się z ojcem do Chires, gdy tymczasem jej brat, błogosławiony Hugo z Dinge, przywdział habit franciszkański. Za jego radą założyła pierwszy dom beginek. Były to pobożne niewiasty, często wdowy, które nie tworzyły zgromadzenia zakonnego, ale pragnęły realizować ideał świętego Franciszka. Na ręce swojej przełożonej składały ślub czystości oraz zobowiązywały się do posłuszeństwa w czasie przebywania w beginarzu, zachowując jednak swoją własność i nie będąc obowiązanymi do odmawiania modlitw brewiarzowych. Około roku 1250 Dulcelina przeniosła się do Marsylii i tam założyła drugi dom beginek. Przeżyła w nim 28 lat swego życia. W kościele franciszkanów doznawała wówczas licznych ekstaz. Zmarła w czasie ostatniej ze swoich ekstaz 1 września 1274 roku. Od razu otaczano ją czcią należną świętym. Dość wcześnie też napisano po prowansalsku jej życiorys. Mimo to ośrodek, który założyła, przestał istnieć w roku 1414. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążąc do Ciebie, naśladując świętą Dulcelinę, której narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.